20:30 na zegarze. Dobry wieczór. Zapraszam z całego serca na spotkanie, które dziś przed nami, a z nami u mnie w domu, u Państwa w domu Agnieszka Krzyżanowska, razem ze swoją książką Co nas karmi? O rzeczach, które pozwalają nam przetrwać. Dobry wieczór, Agnieszko. Dobry wieczór, Weroniko, dobry wieczór wszystkim. Ja tradycyjnie zachęcam Państwa do tego, żeby dzielić się naszym spotkaniem, a można to zrobić w bardzo prosty sposób. Wystarczy nacisnąć guzik udostępnij pod tymi oknami, w których jesteśmy obecne i tym samym nasza rozmowa pojawi się na Państwa facebookowej osi czasu. A jeżeli będą Państwo śledzić to spotkanie w YouTube'owej przestrzeni, to wystarczy skopiować adres z wyszukiwarki, podesłać do swoich znajomych i tym samym w naszym gronie będzie coraz więcej osób. A mam takie przeczucie i też głos od Państwa, że ta rozmowa jest potrzebna bardzo wielu osobom po drugiej stronie. Agnieszka, część z Państwa dopiero dziś zacznie znajomość z Tobą, ale też jestem przekonana, że będą dzisiaj razem z nami osoby, które znają Cię już od dawna. I jako autorkę książki Żyj po swojemu, i jako autorkę książki Prosto i uważnie na co dzień, na Twoim koncie także książka Kierunek Offline, no i wiem, że będą z nami czytelnicy i czytelniczki Twojego bloga Agnes on the Cloud. Zacznę od takiego pytania najprostszego, ale też bardzo chciałabym poczuć, jak ty się disiaj masz, bo będziemy mówić o rzeczach bardzo... Jednocześnie chciałam ci podziękować za książkę, która nie ucieka od smutku, nie ucieka od smutku, od bólu, od rozpaczy, a jednocześnie jest w niej światło. Ale zatrzymajmy się w tym, co dzieje się tu i teraz, bo na tym mamy wpływ, tutaj jesteśmy razem. Jak ty się dzisiaj masz? Mam się dobrze. Nastolatki nakarmione, pies wyprowadzony, wyspacerowany, także wszystko jest na swoim miejscu. A ja jestem tutaj, jestem bardzo zaszczycona, że mogę być Twoim gościem i bardzo, bardzo się cieszę na tą rozmowę. Jestem trochę przejęta. Mam nadzieję, że nie będzie tego widać, słychać. Ale bardzo, Aga, bardzo ja nawet cieszę. Myślę, że nawet jeżeli jesteśmy przejęte, to może to być widać i słychać, bo dzięki temu będziemy prawdziwe, tak jak ta książka, którą teraz trzymam w dłoniach. Widzę, że już pierwsze słuchaczki i słuchacze do nas dołączają, witają się, dobry wieczór, dobry wieczór. Można oczywiście też podawać lokalizację, gdzie Państwo są dzisiaj razem z nami, bo zawsze lubię podkreślać, że niezależnie od liczby dzielących nas kilometrów, emocjonalnie będziemy dzisiaj na pewno blisko. Proszę bardzo, są tu wierne fanki Agnieszki Krzyżanowskiej, uściski dziewczyny przysyłają, więc myślę, że Aga, z takim wsparciem to musi być dobra rozmowa. Chciałam ci bardzo podziękować za książkę, która karmi. Tak jak tytuł twojej książki, piszesz o takim momencie, kiedy człowiek jest w sytuacji skrajnej, kiedy umiera najbliższy człowiek, kiedy przeżywa się prywatny koniec świata, a jednocześnie ten świat na zewnątrz nie chce się zatrzymać, on cały czas pędzi dalej. I piszesz o swoim osobistym doświadczeniu, opisując to, czego sama się łapiesz w tym momencie najtrudniejszym, kiedy ziemia się usuwa pod stóp. To jest książka, która, nie ukrywam, bardzo mnie poruszyła, bo pokazujesz, jak ważne jest to, żeby dać przestrzeń do opowieści o smutku, o rozpaczy w kulturze takiej glamour, brokatowej, gdzie tylko pozytywne emocje nawet są hashtagowane. Okazuje się, że to jest pułapka zastawiona przez nas samych, bo wtedy, kiedy człowiek nie ma przestrzeni dla smutku, jest trochę jak w osaczeniu. Powiedz, w którym momencie zdecydowałaś, że napiszesz tę książkę. Książkę, która z jednej strony jest twoją osobistą historią, ale też bardzo uniwersalną opowieścią, która myślę, że będzie ratunkiem, takim przytuleniem dla osoby, która mierzy się z utratą pracy, związku, bezpieczeństwa, ze śmiercią najbliższej osoby, bo tych końców, tych utrat po drodze może być bardzo wiele. Kiedy zdecydowałaś, że to jest ten czas, kiedy słowa masz już w sobie ułożone i pozwolisz im wypłynąć? Ja nie ukrywam, że w tej książce jest bardzo dużo fragmentów, które faktycznie działy się w czasie rzeczywistym, czyli w czasie tego, co się działo u nas w domu, jak mój mąż był bardzo chory. I kilka miesięcy po tym, jak zostałam już sama z dziećmi, odezwało się do mnie wydawnictwo z pytaniem, jak się mam i czy jestem gotowa do tego, żeby może usiąść znowu do pisania. I gdzieś ta książka i temat jej po prostu pojawił się sam.
I pomyślałam sobie, że zabranie się do pracy z intencją napisania książki, która może mogłaby pomóc ludziom, którzy niekoniecznie są w takim samym momencie jak ja, no bo tak jak wspomniałaś, straty bywają różne w życiu. To nie musi być taka trudna, to może być wiele innych rzeczy, które nam się przytrafiają. I w tym momencie pojawił się pomysł na napisanie. Czy słychać mnie? Bo wydawało mi się przez chwilkę, że nie byłoby mnie słychać. Słychać cię bardzo dobrze, Aga. Powiedz o tym, jak te słowa wypływały z ciebie, bo to jest bardzo osobista historia, ale też, tak jak powiedziałam, z jednej strony bardzo osobista, ale też to jest niesamowite, że ty, opowiadając o swoim smutku, jednocześnie stwarzasz taką przestrzeń dla czytelnika. I myślę, że podczas lektury każdy znajdzie takie miejsce dla siebie, ze swoją historią, ze swoim rodzajem straty, o czym przed chwilą wspomniałyśmy. Tak sobie myślę też, że na początku podjęłaś taką decyzję, do jakiego momentu chcesz opowiedzieć swoją historię, w którym momencie chcesz ją zamknąć i jak rozłożyć te proporcje. Jak sobie to zaplanowałaś i też zastanawiam się, co się zmieniało też po drodze, bo myślę, że podczas pisania pewnie też ta opowieść skręcała w różne strony i mogła przybierać różny kształt. Wiesz co, to jest ciekawe pytanie, bo ja nie ukrywam, że pisanie tej książki gdzieś na bieżąco działo się, znaczy odbywało się w procesie mojego przechodzenia przez pewne etapy po tym, co się stało. Więc była, nie chcę użyć tutaj dużego słowa autoterapia, ale było to dość terapeutyczne dla mnie też samej, pisanie tej książki, zajęcie się nią i refleksja nad tym, co się dzieje i co się zadziewa w życiu, po tym, kiedy ten prywatny koniec świata się zdarzył, wstaje się drugiego, następnego dnia po tym, co się wydarzyło i życie toczy się dalej. Nic się nie zmieniło. Ptaki śpiewają tak samo, wszyscy wychodzą rano do pracy, ludzie, nie wiem, całują kogoś na pożegnanie i wracają wieczorem do domu, a u mnie dzieje się to, co się dzieje. I moją ogromną intencją w pisaniu tej książki było to i jakby ta intencja sama się przeniosła w te akapity i w te kolejne strony tej książki, że właśnie dlatego, że to życie dzieje się dalej, to jeszcze wiele jest przed nami i wiele jest do zrobienia w naszym własnym życiu. Tak mi się to układało. Ja zdradzę Państwu, że spotkałyśmy się wczoraj, żeby zrobić próbę techniczną i zapisałam sobie takie słowo, które dzisiaj zarezonowało też Aga z jedną z komentatorek Rozmawiam, bo lubię, Roxaną Jędrzejewską-Wróbel, która zresztą też pięknie pisze o śmierci. Powiedziałaś mi też o tym, że ta uważność w życiu w pewnym sensie jest też dyscypliną kierowania uwagi na to, co wzmacnia. I to też bardzo w Roxanie z tego, co napisała, zagrało. To powiedzmy trochę o tej uważności i o tej dyscyplinie, bo bardzo często jest tak, że osoby, które mają w sobie taką właściwość, że potrafią się zatrzymać, zobaczyć detal, gdzieś z zewnątrz są postrzegane jako takie trochę oderwane od ziemi, tak jakby właśnie te ciosy życiowe ich nie dotyczyły, a często jest właśnie wręcz przeciwnie, co pokazuje na przykład twoja historia. Jak sobie wypracowałaś taką dyscyplinę, żeby nawet w środku własnego, prywatnego końca świata ze zdumieniem czasem odkryć, że w tym cierpieniu, w tej rozpaczy jest w tobie miejsce na mikrozachwyty? Na ile to było intencjonalne, na ile musiałaś nad tym pracować, tak jak, nie wiem, jak przychodzimy na siłownię i żeby był efekt, to muszą być mięśnie, więc konkretna ilość powtórzeń. Na ile to jest jakaś cecha, którą się przejmuje, nie wiem, od rodziców, z wychowania, a na ile to jest coś, co jest pewnego rodzaju bardzo konkretną decyzją i ponawianym każdego dnia trudem, że chcę, nawet będąc na środku pustyni, rozglądać się za tym, co może nakarmić moje oczy. Ja od bardzo wielu lat jest mi bardzo bliska filozofia buddyjska i gdzieś tam o tym wspominam też i na swoim blogu i w swoich książkach, gdzie ta dyscyplina uważności jest bardzo mocno obecna, szczególnie w buddyzmie Zen.
Jakby to, że uważność pojawiła się w moim życiu, też jest dyscypliną, która jest wypracowana. To nie jest tak, że mi się to pojawiło, czy też ja taka jestem z natury i sobie po prostu nagle wstałam i postanowiłam, że będę w tej chwili uważna, bo ta uważność też się pojawiła w moim życiu na skutek tego, że pędziłam tak szybko, że w pewnym momencie doszłam do ściany. I zatrzymałam się 2 centymetry i doszłam do wniosku, że albo uderzę bardzo mocno w tą ścianę, albo się ogarnę i zacznę troszkę zwalniać w swoim życiu po to, żeby być w nim obecnym. Ale ta uważność w takiej trudnej sytuacji, jaką jest przechodzenie przez chorobę osoby najbliższej, jest przepotężnym narzędziem do tego, żeby nie utonąć. Ja mówię oczywiście z mojej własnej perspektywy i z mojego własnego doświadczenia, ale to jest tak, że kiedy są momenty, że chce się wyskoczyć przez okno, to jak człowiek się przed tym oknem zatrzyma i rozejrzy wokół siebie i zastanowi się, gdzie jest, co jest, dosłownie na wyciągnięcie ręki i zanotuje sobie kilka głosów, które się dzieją wokół ciebie, przyjdzie dziecko, które czegoś chce, to się okazuje, że w tym tu i teraz, w którym jesteśmy, i to jest właśnie taka najprostsza definicja uważności, to nie jest żadne carpe diem i cieszmy się chwilą i tak dalej, tylko świadome uczestnictwo w chwili obecnej w tym, co jest i co się odbywa, to sama świadomość istnienia naszego daje nam niesamowitą siłę do tego, żeby jednak od tego okna się odwrócić i coś zrobić. To znaczy w tym momencie pojawia się po prostu poczucie sprawczości, które w sytuacji, kiedy na przykład dzieją się takie rzeczy, jak przytrafiły się mi, po prostu gdzieś się wymyka, bo wydaje nam się, że no nie mamy wpływu na nic, tak? Zadziało się to, co się zadziało, wszystko się wali i po prostu nie da się zrobić nic. A okazuje się, że w sprowadzeniu się do tej maleńkiej, kilkunastosekundowej, czasem 5-sekundowej chwili jest całe morze rzeczy do wykonania. Na przykład właśnie, nie wiem, zrobienie obiadu, albo podlanie kwiatka, albo pies patrzy i trzeba go wyprowadzić. I to sprowadzanie się właśnie cały czas do tej chwili obecnej, co mogę zrobić z tym, co jest w tej chwili, no czasem ratuje życie. Aga, piszesz też pięknie o tym, że jesteśmy sobie potrzebni jako ludzie. Tymczasem te nasze wioski, plemiona gdzieś zanikają. Mamy bardzo dużo rzeczy, ale te nasze relacje są z kolei coraz bardziej ubogie. Kto ciebie ratował? I jeżeli mogę cię o to poprosić, gdybyś mogła dać jakieś wskazówki tym, którzy dzisiaj być może są w takiej sytuacji, kiedy śmierć nie dotknęła ich rodziny, ale dotknęła kogoś bardzo bliskiego. Przyjaciela, znajomego z pracy. Taki schemat, który niestety bardzo często się powtarza i to nawet nie ze złej woli, ale z jakiejś niewiedzy, z bezradności, z bezsilności, to jest to, że telefon osoby, która doświadcza straty, która jest w samym środku tego swojego prywatnego końca świata, zaczyna milknąć. On milczy. Co chciałaś usłyszeć? Jakie zdania sprawiały jeszcze większy ból? Tak, żeby wysłać jakąś wskazówkę do tych, którzy być może chcą pomóc, ale nie wiedzą, jak być wsparciem. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że jest to bardzo prywatne, bardzo też osobiste i każdy reaguje w inny sposób, ale jeżeli mogłabyś się podzielić tym, co w takich sytuacjach pomaga, jeżeli chcemy być wsparciem, żeby to nie była tylko pusta deklaracja, zadzwoń, jeżeli będziesz czegoś potrzebować, hasło wypisane na Facebooku, tylko konkret, który być może będzie tym konkretem ratującym, który pozwoli przeżyć kolejne godziny. Ja bardzo potrzebowałam ludzi. Ja uważam, że ludzie to jest jedna z... Ludzie wokół nas to jest najważniejsza i najbardziej potrzebna rzecz, znaczy rzecz, zjawisko, pomoc, najważniejsza, najpotężniejsza pomoc, jaka może nam się zdarzyć w takich sytuacjach bardzo, bardzo trudnych, przez jaką ja przechodziłam. Ja bardzo chciałam, żeby ktoś przyszedł i mi ugotował zupę. Bardzo. Więc jeśli mogę się zwrócić do was i do państwa, którzy słuchają tej rozmowy i może oglądają, ciepłe posiłki ratują życie w takich sytuacjach, bo to jest tak, że po prostu nie ma się siły na nic i w ogóle nie można się czasem ruszyć.
Ja pamiętam, jak moja bliska koleżanka po prostu przyjechała do mnie z naręczem świeżo upieczonych rogalików z marmoladą w środku, nawet nie informując, że przyjedzie, i po prostu z drugiego końca miasta zadzwoniła i wręczyła mi pudełko z tymi rogalikami i pojechała. I to było dla mnie coś takiego, co mnie po prostu rozsypało w sensie wdzięczności za to, że te rogaliki to było najpiękniejsze, co ja dostałam w życiu, wtedy, w tamtym momencie. Więc to zdanie, jak będziesz potrzebował pomocy, potrzebowała pomocy, to zadzwoń, to nie. Bo czasami bardzo trudno jest zadzwonić, nie mówiąc o tym, że nam jest też dość trudno prosić o pomoc, bo żyjemy też w takiej kulturze, gdzie my sobie wszystko sami załatwiamy, tworzymy życie i układamy je, i jesteśmy wszyscy bardzo silni, a tak naprawdę wcale nie jesteśmy często. Więc po prostu zadzwonienie albo zadanie konkretnego pytania, jak mogę ci pomóc, nie wiem, zrobić ci zakupy, zabrać ci dzieciaki gdzieś, wyjść z nimi, wziąć ci psa na spacer albo kupić ci książkę, to nie są wielkie rzeczy, natomiast naprawdę stanowią nieprawdopodobne wsparcie dla ludzi, którzy znajdują się w takich sytuacjach. Mówienie komuś, co ja też często słyszałam, jesteś silna, dasz radę, jest czymś, co rozkłada na łopatki, bo ja wiedziałam, że ja muszę sobie dać radę i ja sobie tą radę dałam, tylko pytanie jest, jakim kosztem sobie tą radę dajemy sami na przykład i ile czasu to trwa, zanim się poskładamy na nowo. Kiedy mówisz, Aga, o tym, ile czasu dotrwa, kiedy się poskładamy na nowo, to bardzo ciekawy jest rozdział w twojej książce, Co nas karmi, dotyczący tego, na ile współczesny świat pozwala na żałobę, jeżeli oczywiście to pozwolenie traktowalibyśmy serio. A myślę tutaj o amerykańskim towarzystwie psychiatrycznym, które w zasadzie przyjęło za normę żałoby termin 2 tygodni, co brzmi tak abstrakcyjnie, że nie wiadomo, czy się śmiać, czy płakać. Według tego opisu 2 tygodnie to jest zdrowy czas, żeby się pozbierać, otrzepać, poskładać rozpacz, no coś, co jest w ogóle kuriozalne. Powiedz trochę o tym, jak opisujesz to wszystko, co się stało na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, kiedy mam wrażenie, że nawet w nie tak dalekiej przyszłości, właśnie kilkudziesięciu lat wstecz, pamiętam to nawet z czasów własnego dzieciństwa, kiedy dzisiaj bardzo rzadko to widzę, nosiło się tasiemki oznaczające żałobę, oczywiście jeżeli się chciało, co było takim sygnałem, że być może pewien rodzaj wycofania wynika właśnie z tego, jeżeli nie mam ochoty na kontakty z ludźmi, to daje znać, taki subtelny. Mam też wrażenie, że nawet w zakładach pracy to było zrozumiałe, że człowiek nie wraca od razu. Dzisiaj jest jakieś taka presja, no kiedy wrócisz, czy już się pozbierałaś. Więc powiedz trochę, jak pisząc tę książkę, czerpiąc z własnego doświadczenia, ale też jak wspomniałam, opisując tą definicję amerykańskiego towarzystwa psychiatrycznego, które na siłę chce skrócić czas żałoby i co jest normą, a co nie jest normą, określa. Do jakich wniosków sama dochodziłaś? Bo sami chyba sobie gotujemy taką opresję. Myślę o nas jako o społeczeństwie, że zarzuceni tym brokatem i tym, jak jest piękny ten świat, wypieramy tak naprawdę, że każdy z nas z tym doświadczeniem śmierci bliskiej osoby no, będzie musiał się zmierzyć, ale przez to, że nie chcemy o tym słuchać, nie chcemy o tym czytać, to potem ta bezradność jest chyba taką bezradnością do potęgi. To wracanie do siebie, chociaż może akurat to nie jest trafne sformułowanie, bo my tak naprawdę nigdy nie wracamy do punktu wyjścia sprzed sytuacji, w której się znaleźliśmy, czy też musieliśmy przeżyć, przejść przez to, prawda? Jest procesem tak indywidualnym, że w ogóle zamykanie tego w jakichś ramach czasowych i jeszcze ta linearność, czy to jest 2 tygodnie, co jest w ogóle jakimś absurdem, bo ludzie tygodniami nie są się w stanie ogarnąć i w ogóle wrócić
do jakiegoś podstawowego funkcjonowania, bo to są czasem po prostu bardzo traumatyczne przeżycia. Jest po prostu nieludzkie. Dla mnie jest to niezaakceptowanie. Podejrzewam, że dla wszystkich, którzy przez ten proces gdzieś przechodzili albo przechodzą. I to jest proces, którego nie da w ogóle się nawet opisać też w kategoriach, że taki etap, potem przychodzi następny, następny i następny. To jest 2 kroki do przodu, a potem jest 8 do tyłu. Nagle się wydaje, że wszystko się w miarę układa, a potem nagle dzieje się coś, co powoduje, że znowu wracamy o 2 czy 3 miesiące do stanu, który już wydawało nam się, że przeżyliśmy i zamknęliśmy. Więc ten czas, który powinien być dla nas i który jest czasem absolutnie indywidualnym, i jest czymś chyba najważniejszym po to, żeby móc w jakiś sposób dojść do siebie i na nowo gdzieś to swoje życie poskładać. Natomiast dla mnie, jeśli mogę się tylko podzielić krótko swoim doświadczeniem, o którym chyba zresztą też wspominam w książce, kiedy chciałam zostać kilka dni w domu po to, żeby ogarnąć papierologię, pewne jakieś podstawowe rzeczy, które też były dla mnie wysiłkiem przeogromnym. Lekarka powiedziała, że w zasadzie to powinnam wrócić do pracy i dlaczego chcę zostać w domu, bo skoro pracuję z ludźmi, to na pewno rozmowy z innymi dobrze mi zrobią. Natomiast trudno dobrze wykonywać swoją pracę, jak się przed chwilą stały takie rzeczy, jak się stały, prawda? Aga, widzę też po ilości osób, która dzisiaj jest razem z nami, po komentarzach, jak ten temat jest bardzo potrzebny. Pisze m.in. pani Kasia. Agnes, dziękuję za twojego bloga, od razu ci te podziękowania przekazuję. Książka już w drodze, ma do spełnienia misję, będzie karmić. Adria pisze, tak potrzebny temat, nareszcie. Pisze jako psychiatra i córka po śmierci taty tego lata. Wysyłamy moc takich wspierających myśli. No właśnie, Agnieszka, chciałam cię zapytać, bo chciałam teraz wyrazić współczucie i dla ciebie, i dla Adrii, i dla tych wszystkich, którzy są teraz w tym momencie straty. I cały czas się łapię, myślę o tym już od dłuższego czasu, jak język polski też jest ubogi. I zastanawiam się, z jednej strony te słowa są bardzo potrzebne i to jest, najlepszym dowodem jest twoja książka, jak bardzo jest nam potrzebna opowieść. I że w sumie najgorszy moment to też jest ten moment, gdyby ktoś nam zabronił opowiedzenia o swoim smutku i rozpaczy. Z drugiej strony, kiedy chcesz okazać wsparcie, kiedy pojawiają się informacje o czyjejś śmierci, nawet w facebookowej przestrzeni, pojawiają się komentarze, współczuję, jestem z tobą, przykro mi. Ja przyznaję, że na hasło przykro mi ja mam alergię. Mówiłam ci kiedyś, że mam wrażenie, że wiesz, przykro mi to, jak sobie, nie wiem, pobrudzę spódnicę, to może mi być przykro, że to słowo tak kompletnie nie przystaje. Ale też nawet w języku zauważam, że my, chcąc komuś pomóc, stawiamy ciężar na siebie. Ojej, jak ja ci współczuję. I mam wtedy wrażenie, jakbym dorzucała komuś jeszcze ciężar, bo ja chcę to zdjąć z ciebie, ale mówię tak naprawdę o sobie. Jakich słów można użyć? Czy w ogóle są takie słowa, czy czasem po prostu, nie wiem, lepiej przyjść, kogoś przytulić, wpaść z tą zupą, z rogalikami? Czy były jakieś słowa, które ci dały ulgę? Ogromną ulgę daje przestrzeń do tego, żeby mówić. Bo to wszystko, co się w nas dzieje, jeśli to jest nazwane i wypowiedziane i wypuszczone z nas, traci na wadze. I zostaje jakby, bo wiadomo, że słowa mają też w sobie pełno niuansów, emocji i uczuć, i to zostaje też przez to, że zostaje wypowiedzone, zostaje też przeżyte, co jest niezwykle ważne w tym procesie, żeby to wszystko, co się w nas dzieje, żeby po prostu zostało przeżyte, żeby to przez nas przepłynęło i po prostu odeszło, niewypierane. To jest niezwykle ważne. Więc ta przestrzeń, którą się daje drugiej osobie po to, żeby mogła po prostu opowiedzieć, jak jest jej źle, albo nawet jak nie jest jej źle, tylko po prostu pomilczeć, albo po prostu przytulić, albo po prostu powiedzieć, jestem tu dla ciebie, jest nieprawdopodobnym wsparciem. Po prostu obecne, żywe człowieczeństwo obok. Teraz sobie pomyślałam, że to jest chyba w zasadzie istota słowa współczucie, bo żeby współczuć, to trzeba być z tą osobą fizycznie.
to jest ta równoległość w emocjach, więc tak jak mówisz, czasami to jest po prostu słuchanie, a nie mówienie. Będę się dzisiaj odwoływać do wielu fragmentów twojej książki. Powiedz o takich tekstach, po które ty sama sięgałaś. Piszesz też o tym, że czasami chciałaś oderwać umysł od tego, co było, od zmierzenia się z tym, co się stało, zanurzając się w lekturę też takich rzeczy kompletnie dla siebie nowych. To powiedz, gdzie zaglądałaś? Myślę i o tych lekturach, po które sięgałaś świadomie, żeby odnaleźć podobne historie do twojej, takie historie o zimowaniu i powiedz, co się kryje za tym słowem zimowanie, ale też o zmuszanie w pewnym sensie głowy i umysłu do zajęcia się innymi myślami niż te, które czułaś, że osłabiają cię, nie pozwalają wstać. Zimowanie to jest tytuł lektury Catherine May, zresztą bardzo, bardzo pięknej książki, gdzie ona sama opisuje też swoje własne doświadczenia choroby z kolei swojego męża i jakby cały proces przechodzenia przez to. Natomiast zimowanie oznacza ten okres w naszym życiu, w którym jest po prostu zimno i trzeba się schować, czyli te nie najlepsze okresy, które nam się zdarzają, tak? I to jest właśnie okres zimowania, że wtedy siedzimy przycupnięci gdzieś tam i staramy się po prostu przetrwać ten okres na wszystkie możliwe sposoby. Natomiast odpowiadając na twoje pytanie, ja sięgałam po lektury zupełnie absurdalne w kontekście sytuacji, w której byłam, ale potrzebowałam czegoś, co mnie kompletnie wyprowadzi, chociaż na chwilę z tej tematyki, w której byłam życiowo od rana do wieczora, 24 godziny na dobę. Ja na przykład czytałam bardzo dużo książek na temat fizyki kwantowej. Zaczęłam się interesować... tak, ja wiem, że to brzmi absurdalnie, ale siedzenie ciągle tym samym, głowa i mózg zajęty i cały czas w trybie przetrwania i ucieczki, to jest bardzo niebezpieczna sprawa. Szczególnie jeszcze, jak się jest długo samemu, a ja miałam taką sytuację, bo mój mąż zachorował, jak był lockdown. Więc jakiekolwiek kontaktowanie się z ludźmi było też wyjątkowo utrudnione. Więc musiałam zrobić coś, żeby chociaż na chwilę móc gdzieś skierować głowę w coś innego, więc zabierałam się za lektury wszystkiego, co mnie trochę wyprowadzi z tego modusu trybu i przetrwania i przekierowuje trochę moją uwagę. Natomiast nie ukrywam, że jedną z lektur najważniejszych, która mnie przeprowadziła i którą chyba przeczytałam dwa razy bardzo powoli, była też książka, o której wspominam, Tiziano Terzaniego, Nic nie zdarza się przypadkiem. To jest książka zarówno literacko, jak i biograficznie po prostu wyjątkowa. Historia bardzo znanego reportażysty i pisarza, który sam dowiadując się o diagnozie ciężkiej choroby, postanawia pojeździć po świecie i zasięgnąć rady i mądrości we wszelkiego rodzaju kulturach i sposobach leczenia po to, żeby jakby przygotować się do momentu śmierci, ale też służy ta jego podróż temu, żeby afirmować życie w każdym jego aspekcie. Aga, jak mówiłaś o tej fizyce, to też przypomniałam sobie taki fragment, cytujesz Richarda Feynmana, rok 55 bodajże, no też niezwykły amerykański fizyk, ale właśnie taki fizyk z ogromną wrażliwością na świat, stoi nad brzegiem morza i tam jest taki fragment, kiedy on mówi, że to ja wszechświat atomów, atom we wszechświecie. I w tym jest jednocześnie i zachwyt, i pokora. Zachwyt nad tym, z czego się składa z tego całego mnóstwa atomów człowieka, a z drugiej strony pokora, że jesteśmy tylko jakimś jednym atomem spośród wielu, to tak odnośnie tych twoich zainteresowań fizyką. Zachwyca mnie też coś, co udało ci się wypracować w waszej rodzinie, bo znam wiele historii, gdzie po śmierci jednego z rodziców następuje nawet nieintencjonalne,
ale takie milczenie, czyli nie wraca się do tego tematu, nie mówi się o tym, co jest ciężkie, co myślę, że tylko potęguje ból i strach. Czy od razu wiedziałaś, że będziecie rozmawiać? Czy wiedziałaś od razu, jak rozmawiać z dziećmi? Z dziećmi, które tak naprawdę powinny być w tym czasie totalnej beztroski. Jest we mnie nawet bunt teraz, kiedy o tym mówię, że takie rzeczy nie powinny się zdarzyć w ich dzieciństwie, no ale nie my decydujemy o tym, co się dzieje. Czy od razu stwierdziłaś, że tak, będziemy o tym mówić, bo właśnie dzięki mówieniu będzie lżej i w tej bezsilności razem jakąś tą bezsilność podzielimy na troje. Nie wiem, jak w ogóle, jak znalazłaś siłę, żeby sama wstać, a jednocześnie w tej swojej kruchości dać siłę swoim dzieciom. Jak to budowałaś? My na początku w ogóle o tym nie rozmawialiśmy, dlatego że my się rozdzieliliśmy. Moje dzieci miały wtedy 11 i 13 lat. Ja mam chłopca i dziewczynkę. Chłopiec jest starszy. My się rozpadliśmy na trzy osobne wszechświaty, które się spotykały w domu, które bardzo chciały być ze sobą, ale ja nie wiedziałam, jak ja mam rozmawiać z moimi dziećmi. Ja postanowiłam, że po prostu odczekam trochę, żeby zobaczyć, jak to się w nich poukłada. Dostałam propozycję pomocy ze strony psychoterapeuty, natomiast moje dzieci nie chciały korzystać z tego i ja to uszanowałam. Ja po prostu czekałam, żeby to się trochę ułożyło, żebyśmy my zaczęli w trójkę jakoś w ogóle funkcjonować bez tej czwartej osoby w domu. Ustaliliśmy sobie tylko na początku, co robimy w urodziny mojego męża i ich taty, że zawsze w urodziny idziemy do restauracji, w której ostatni raz byliśmy razem, jak jeszcze byliśmy w komplecie i wszystko było w dawnym życiu, tak jak wyglądało. Natomiast cała reszta zaczęła się gdzieś rozwijać bardzo powoli, dlatego że moje dzieci zupełnie różnie przez ten etap przechodziły. Moja córka potrzebowała się otaczać zdjęciami i słuchać historii o tacie i bardzo cielesności mojej bliskości potrzebowała. Mój syn z kolei szukał tej bliskości tylko wtedy, jak nie było siostry. I wydawało mi się, że sobie bardzo dobrze z tym radzi, bo niewiele mi mówił. Natomiast okazało się, że jak kiedyś mi powiedział, że dlatego, że o tym nie mówię, nie znaczy, że to nie istnieje. I to jest zdanie, które ja sobie zapisałam, bo to jest dokładnie tak z nami, z ludźmi, że to, że o czymś nie mówimy, że nie mówimy, że jest nam źle, na przykład w takiej sytuacji, albo nawet jak mówimy, że sobie dajemy radę, nie oznacza, że wszystko gra. Więc ja też się musiałam uczyć moich dzieci w tej nowej zupełnie dla nas sytuacji i siebie samej też w zupełnie nowej roli. No bo jakby musiałam dźwignąć sama, wszystko, nie było innego wyjścia, a z drugiej strony no doskonale wiedziałam, w jakiej jestem kondycji, ale też pozwalałam sobie i pozwalam na to, żeby moje dzieci wiedziały, że ja czasami też mam bardzo kiepski dzień i jestem bardzo rozsypana. I wydaje mi się, że to zaprocentowało, to jakby pokazało moim dzieciom to, że tak, że te złe dni się zdarzają i im też się mogą zdarzyć i że może dzisiaj być nie okej. I mamy taki rodzaj języka u nas w domu, kiedy po prostu czasem przychodzimy i mówimy, słuchaj, nie, dzisiaj jest bardzo źle, okej? Idę do siebie i to jest okej. Więc to jest tak naprawdę nauka siebie na bardzo wielu zakładkach życia i rozdziałach, naprawdę na nowo. Pięknie jak opowiadasz, bo widzę to jako takie danie sobie przestrzeni do poukładania tych swoich emocji, żeby móc wymieniać je z drugim człowiekiem. I to wymaga ogromnego szacunku i zaufania do tej drugiej strony, że jesteśmy być może daleko, bo w drugim pokoju, ale ta emocjonalna bliskość jest. Chciałam cię zapytać o pewnego czekoladowego labradora, bo on się pojawia i na blogu, i na zdjęciach. I przypomina mi się teraz takie fragmenty z serialu Afterlife, gdzie główny bohater z kolei mierzy się ze śmiercią swojej żony.
I tak naprawdę to, że musi otworzyć puszkę dla psa, wielokrotnie właśnie go ratuje przed tym, żeby wyskoczyć przez to okno. No to jest taka istota, z którą nie podyskutujesz, jej nie powiesz, że masz dzisiaj gorszy dzień, więc czy możesz powiedzieć, że ten czekoladowy labrador też w pewnym sensie cię ratuje codziennie? Bardzo. To tak, no bo dzieciom mogę powiedzieć, słuchajcie, no dzisiaj obiadu świeżego nie ma, zjemy to, co jest w lodówce. No ale psu nie wytłumaczę, że nie może wyjść i ogólnie ma się ogarnąć sam. Więc po prostu muszę się ubrać i niezależnie od pogody ją wyprowadzić. A nie ukrywam, że jak zmarł mój mąż, jak już nazywamy rzeczy po imieniu, to ja chodziłam kilometry z nią po prostu. Ja musiałam wychodzić to, co jest we mnie. I my chodziłyśmy po 11-12 kilometrów w ciągu dnia. I taka żywa istota, która nas potrzebuje, i to potrzebuje nas, no jest od nas totalnie zależna, bo jej pewnych rzeczy nie wytłumaczymy. No jest niesamowitym wsparciem po prostu, bo po pierwsze daje nam poczucie sprawczości, a po drugie, no nie można się położyć i nie wstać. No po prostu nie. I to czasami, jak się wstanie raz i drugi i trzeci, zadziewa się rutyna w tym nowym życiu, jakieś drobne rytuały, drobne powtarzalne rzeczy, które powodują, że to nowe życie zaczyna być namacalne, a my w nim też zaczynamy być obecni i oddychać. To chciałabym jeszcze przywołać twoją sąsiadkę, o której wspominasz, bo myślę, że taka umiejętność też otaczania się ludźmi, i to też nie jest przypadek, bo myślę, że twoja energia po prostu przyciąga takie istoty jak Carmen. Kim jest Carmen i w czym ci pomogła? Bo ja sobie od niej zabrałam, jeżeli mogę schować do kieszeni takie zdanie, że ona nie obchodzi urodzin raz w roku, tylko każdego dnia. I w tym jest no, taka esencja tego, że życie w ogóle to jest przywilej. A chyba za często sama się na tym łapię, traktuję to za oczywistość, że wstaję i jestem jeszcze marudzę na wtorek na przykład, czy środę, czy czwartek. Powiedz trochę o Carmen, jak się przecięły wasze ścieżki i jak to jest z tym połączeniem energii, bo mam wrażenie, że kiedy kogoś potrzebujesz, to czasami, nie wiem, wszechświat sprzyja i nagle pojawiają się ludzie, wcale to nie muszą być przyjaźnie od podstawówki, liceum czy czasów studiów, tylko nagle łapiesz z kimś kontakt i masz wrażenie, że możesz mu powiedzieć wszystko. Carmen jest moją sąsiadką od samego początku, od momentu, od kiedy wprowadziliśmy się tutaj. To jest takie naprawdę bardzo maleńkie osiedle, gdzie mieszka kilkadziesiąt rodzin tylko. I ono zostało wybudowane w takiej ślepej uliczce, w której był faktycznie stał przez bardzo długi czas tylko dom Carmen z jej potężnym ogrodem. I kiedy się wprowadziliśmy tam 16 lat temu, to ja ją spotkałam nas z wielkim uśmiechem, jak zawsze. Nas powitała i ja się zapytałam właśnie jej, czy to nie jest dla niej za głośno i za problematyczne, że nagle wprowadziło się cały wielki tłum ludzi z rowerami, samochodami, krzyczącymi dziećmi i tak dalej. I ona euforycznie odpowiedziała, że jest po prostu zachwycona, bo jej syn mieszka gdzieś bardzo daleko od niej i wnuki widuje swoje bardzo rzadko. I od tego momentu ona po prostu otwiera swój ogród i tam ma trampolinę. I proszę przychodzić do mnie, kiedy tylko ma pani czas, zabierać dzieci. Potem przeszłyśmy na ty. No i tak dzieci przychodziły tam faktycznie skakać na tej trampolinie. Karmen miała jeszcze wtedy psa, Basko, dożył zacnych 17 lat. To jest osoba, która jest naprawdę po bardzo, bardzo wielu historiach chorobowych. Z nieprawdopodobnym optymizmem, z nieprawdopodobną miłością do życia. Spotkałam ją 2 tygodnie temu, kiedy upał był jeszcze bardzo, bardzo wysoki i już miałam otwierać usta, żeby zacząć na ten upał narzekać. Uprzedzając mnie, mówi do mnie: ale zobacz, gdyby dzisiaj było ślisko, to w ogóle nie mogłabym wyjść, bo ja mam 81 lat i boję się, żebym się przewróciła. Czy to nie piękne, że jest tak gorąco? Więc no jest osobą no, nieprawdopodobną i w ogóle te urodziny, które ona obchodzi codziennie, kiedy właśnie mówi, że to jest przywilej, że ona się wstaje rano i ona tak nie lubi, jak ta cała rodzina zjeżdża się tylko raz w roku, zamiast codziennie się cieszyć tym, że się żyje.
jest czymś absolutnie wyjątkowym. I ja nie ukrywam, że często z moim labradorem do niej chodzimy i siedzimy, pijemy herbatę, figi z drzewa jemy, natomiast pies się tam tarza, gdzie tylko się tarzać można, bo ma dwa oczka wodne z żabami. Więc widzę tutaj komentarz. Przekażę słowa uznania dla pani Carmen. Tak, tutaj już się fanklub pani Carmen, widzę, powoli zakłada, ale też fanklub czekoladowej rutyny ratującej życie. A jak ma czekoladka w zasadzie na imię, bo to ona przecież? Siena. Siena, o jak pięknie, to od razu to słońce jeszcze Sieny jakoś mi się skojarzyło. Spoglądam tutaj na Państwa komentarze. Pani Agnieszka, bardzo dziękuję, że Państwo też się dzielą bardzo prywatnymi, intymnymi historiami. 4 lata temu w ciągu 2 tygodni straciłam młodszą siostrę i mamę. Wpadłam w niebezpieczny moment ucieczki od ludzi, bliski pragnienia śmierci. Dobrze, że mówicie o tym, jak ważna i dobra jest obecność innych. Nie dajcie się zwieść ucieczkowiczom w żałobie. Ta uważność jest bezcenna. Dziękuję i pozdrawiam. Bardzo dziękujemy pani Agnieszko za pani historię. Agnieszka, a ty miałaś taki moment, no właśnie, ucieczki. Podświadomie może, tak jak pisze pani Agnieszka, potrzebowałaś właśnie ludzi, którzy cię uratują, ale czy miałaś moment takiego buntu i kompletnego zamknięcia? Bo miałaś wrażenie, że co, przyjdziesz, zaczniesz z kimś rozmawiać na tematy życia, które się toczą, a twój świat się nagle zatrzymał. Czy była taka chwila? Tak, ja się na długi czas bardzo zamknęłam w domu. To znaczy ja chciałam, żeby tylko nikt niczego ode mnie nie chciał. Byłam oczywiście w trybie zadaniowym, no bo musiałam chodzić do pracy, ale żeby w ogóle nikt nawet nie pisał do mnie wiadomości, żeby nikt nie chciał się do mnie odezwać. I to jest ten absurd całej tej sytuacji, że z jednej strony ci ludzie są tak bardzo potrzebni, z drugiej strony czepiamy się wszystkiego, co jest znane, czyli 4 ścian mieszkania, bo tam jest bezpiecznie, bo tyle się zadziało na zewnątrz i tyle się zdarzyło, że trzeba się czegoś kurczowo trzymać. Trudno mi mówić o jakimś buncie, bo ja mam dość dużo doświadczeń życiowych związanych ze stratą, bo ja bardzo, bardzo wiele lat temu straciłam oboje rodziców. Więc jakby przez jakiś tam proces, nie chcę powiedzieć podobny, ale po prostu radzenia sobie z bardzo dużą stratą już przechodziłam, więc nie było się przeciwko czemu buntować. Ale to zamknięcie w domu w pewnym momencie zauważyłam, zaczęło mi uwierać, bo po prostu zauważyłam, że zaczyna być dla mnie samej niebezpieczne, bo zaczęło już powoli ocierać się trochę o izolację. No a to już to nie jest jakby dobry kierunek, izolować się w tak trudnej sytuacji z taką ilością przeżyć, które się zdarzyły. W twojej książce, Aga, też jest bardzo dużo takiej sensualności i powrotu do natury, w ogóle tych, no właśnie, mikrozachwytów dotyczących mikrokosmosu, też mam wrażenie. Zresztą wróciłam jeszcze dzisiaj do książki Co nas karmi i w zasadzie rozmawiamy w takim momencie, który ty opisujesz, czuć, że lato już się odwraca. To, co miało dojrzeć, dojrzało. Czas powoli na zbiory i zapasy. Czas na rumieńce od pierwszego chłodu, czas na swetry i ciepłe, rozgrzewające nas od środka jedzenie. Jesień pięknie przyprowadza nas do domu i nieoczekiwanie przypomina o przemijaniu. Bardzo ci też dziękuję za te fragmenty, że ta śmierć jest wpisana w egzystencję. I gdybyśmy nie cierpieli, to też by oznaczało, że nigdy w życiu nie kochaliśmy, nie zbudowaliśmy ważnych dla nas relacji. To powiedz o tych twoich małych kotwicach. Ty wymieniasz między innymi matę. Piszesz też bardzo szczerze i przejmująco o tym, że kładłaś się na przykład w pozycji dziecka i to ci dawało spokój. Rozumiem, że trzeba sobie ustalić taką rutynę, myślę o takiej rutynie w sensie rytuałach, o, mam nadzieję, że się udało wymówić, które pozwalają pomiędzy tą jedną falą smutku, a drugą, które przychodzą niespodziewanie, tak jak mówiłaś wcześniej, i nie ma tutaj regularności w odstępach czasu, żeby jednak wystawiać cały czas tą głowę z gotowością na te mikrozachwyty, o których piszesz.
te twoje drobne rzeczy, które być może komuś też mogą pomóc. Rytuały, nawet najdrobniejsze, są niesamowicie ważne, bo dają nam poczucie jakiejkolwiek poczucia, jakiekolwiek poczucie kontroli w naszej codzienności. Czyli wstaję rano i pierwsze co, to oczywiście obmywam twarz, zęby i biegnę z labradorem. I to jest pierwszy podstawowy rytuał. Zanim wyjdę, nastawiam wodę, żeby się zagrzała i żeby napić się rano szklanki ciepłej wody z cytryną. Ja się śmieję w tej chwili z tego, ale to są rzeczy niesamowicie ważne. To są te takie maleńkie kotwice, które po prostu nas trzymają przy życiu, że coś się dzieje, że my w tym życiu istniejemy, że coś robimy. Nie ukrywam, że mając stworzenie, którym się opiekujemy i które trzeba wyprowadzić, ten kontakt z naturą jest na pewno trochę większy niż dla mieszkańców dużych miast, mniejszych miast, którzy po prostu tego obowiązku czy też przyjemności nie mają. Bo ja po prostu z moim psem czasem wychodziłam, po prostu siedziałam na trawie przez 15-20 minut po to, żeby się uziemić, ale uziemić dosłownie, ściągając buty i żeby po prostu poczuć ziemię pod stopami. I wiesz, tak sobie myślę, bo wspominałaś o tym wierszu Feynmana, o tym, że o tej pokorze, że jesteśmy cząsteczką jakąś tam DNA we wszechświecie i o tym, że śmierć tak naprawdę uświadamia nam, co jest dla nas ważne, a mimo wszystko kulturowo tak bardzo się od tego ucieka. A o ile byłoby nam, nie chcę powiedzieć łatwiej, ale na pewno żywiej w życiu, gdybyśmy jednak od tej świadomości śmierci nie uciekali, bo wtedy świadomość tego, co jest ważne, byłaby bardziej obecna. Tak mi się wydaje. Zdecydowanie. I z drugiej strony to, o czym też wspominałaś, o kontakcie z naturą i o tych mikroradościach, które wynikają z tego, to było dla mnie jedno z trudniejszych absurdalnie przeżyć i odczuć, kiedy mój mąż był bardzo chory, a ja pamiętam, kiedyś wzięłam psa na spacer i tak pięknie zachodziło słońce. I myśmy po prostu stały we dwie na tej łące, znaczy tam pies się tarzał, jak tam się ona tarza zawsze, a ja po prostu stałam i przez ułamek sekundy po prostu ja naprawdę czułam radość. I mi się wydawało, że to jest po prostu niemożliwe, że tak nie można robić. Nie można czuć radości, mając to, co się ma w tej chwili, ogólnie, w całym kontekście sytuacyjnym. A jednak wyłapywanie takich chwil, i to też jest pewna forma dyscypliny, wracając znowu do początku naszej rozmowy i uważności, jest niesamowicie ważne po to, żeby nie utonąć. Ale też po to, jeśli jesteśmy w takiej fazie życia, że wszystko nam się układa, żeby to życie było gęste, żeby można było go trochę bardziej doświadczać, a nie tylko przez nie przebiegać. Powiem ci, że tutaj spoglądam też na komentarze od Państwa i Gosia zwróciła uwagę na coś bardzo ważnego, że piszesz pięknie o oddechu, zgadzam się. Pani Małgorzato, przeszłam tak beztrosko na ty, ale mam nadzieję, że temat jest tak bliski, że to przeskoczenie mi Pani wybaczy. I to jest też fragment, który mnie zatrzymał, bo piszesz, Aga, o tym, że my tak naprawdę w ciągu życia wykorzystujemy bardzo niewielką w ogóle objętość naszych płuc, że my nie potrafimy dobrze oddychać. Powiedz trochę o tym oddechu, bo skupienie na tym, co wydawałoby się oczywistością, ale no właśnie, oddech automatyczny, oddech świadomy, i tutaj jest ogromna przestrzeń, ogromna różnica pomiędzy tymi sformułowaniami i działaniami. O. Ja pamiętam, jak moja wspaniała nauczycielka jogi, Iza Raczkowska, którą wspomnę tutaj, niesamowita nauczycielka, kiedyś miałyśmy lekcję wspólną i powiedziała, żebym zaczęła oddychać. Tak się podparła i mówi tak: dziecko, ale ty w ogóle nie umiesz oddychać. Nie masz zielonego pojęcia o oddychaniu.
No ale jak to? No przecież wdech, wydech, no tu wiem, że przepona i te sprawy i tu ma się rozciągać wszystko na boki, a okazuje się, że nie, że my tylko do połowy to powietrze łapiemy, a to jest tak niesamowicie ważne, po pierwsze, żeby być w życiu zakotwiczonym cieleśnie, dosłownie, no i po drugie, żeby się odżywiać tym, co powoduje, że w ogóle funkcjonujemy, tak? Jako ciało, mówię, no jako umysł też w jakimś tam stopniu, ale przede wszystkim jako ciało. Natomiast faktycznie to skupianie się na oddechu, ja nie mówię, żeby od razu wskakiwać na bardzo wysoki poziom, czy też medytacji, czy w ogóle pranajamy, kwestii oddychania tutaj, ale w ogóle nauczyć się chociaż ze 2-3 minuty dziennie brać kilka świadomych oddechów. I to właśnie w momencie takich mikrozatrzymań, no jest bardzo, bardzo ważne dla naszego, no, dobrostanu po prostu. I jest czymś też, co jakby zanurza nas bardziej w dyscyplinie. I to jest takie trudne słowo dyscyplina, no bo nam się nie chce być ciągle zdyscyplinowanym, ale w tej dyscyplinie takiego po prostu świadomego życia, że my w nim faktycznie jesteśmy, że faktycznie mamy na coś wpływ. Nie na wszystko oczywiście, bo o tym też jest ta książka, ale jeśli założymy, że nie na wszystko mamy wpływ, no to wtedy więcej uwagi zostaje nam na to, na co faktycznie wpływ mamy. Między innymi też na to, jak głęboko oddychamy, jak dużo tego powietrza bierzemy do płuc. Aga, ja ci jeszcze przekażę komentarze tutaj od dziewczyn odnośnie tego momentu radości. Dobrze, że czasem radość nie słucha się umysłu i faktycznie to jest chyba też ta różnica pomiędzy rozkminianiem, powiem tak kolokwialnie, właśnie myślowym, a czuciem. Tutaj Aneta jeszcze napisała, że to, o czym opowiadasz, skojarzyło jej się ze sceną z filmu Niebieski, kiedy główna bohaterka doświadczająca żałoby po śmierci męża i dziecka siada na miejskim placu i wystawia twarz w stronę słońca, wręcz z takim intuicyjnym ratunkiem mi się to kojarzy, kiedy sięgasz po coś, co przez sekundę, przez 2, 3, 15 sekund jest w stanie cię wzmocnić. Patrzę sobie na te swoje notatki. Ty wspominasz też sporo filmów. O tych filmach, które cię budowały, Państwo na pewno przeczytacie w książce. Powiedz mi jeszcze o tym momencie, kiedy ty starasz się właśnie, będę kontynuować ten wątek odrywania głowy piszesz w ogóle o takim ministerstwie strachu, ministerstwie zmartwień i o tym, że nam się czasami wydaje, że jeżeli będziemy martwić się na zapas o coś, to jakoś mamy nad tym kontrolę, a tymczasem to martwienie kompletnie nas wybija z tego, co możemy dostać od życia, jakby zamyka na radość potencjalną, która może przyjść. Powiedz trochę o akwarelach w swoim życiu. Mam kolegę artystę, który powiedział, że bardzo pewnie się czuje w olejnych, natomiast akwarele to jest wyższa szkoła jazdy, bo właśnie trzeba sobie pozwolić na to, że nie do końca się wie, w którą stronę popłynie historia. Powiedz trochę o tej delikatności, nieprzewidywalności, a jednocześnie pięknie akwareli, bo to chyba wszystko się łączy. Ja od razu powiem, że jestem zupełną amatorką, jeśli o to chodzi. Jestem ciągle na etapie nauki. Natomiast faktycznie akwarele są absolutnie nieprzewidywalnym narzędziem do malowania i wymagającym naprawdę dużo skupienia, ale też bardzo dużo pokory, że bardzo często to nie idzie w tym kierunku, w którym akurat byśmy chcieli. I akurat te plamy, które się rozlewają na tym pięknym, grubym, bawełnianym papierze, niekoniecznie są tego kształtu, tak jak my sobie założyliśmy. Podejrzewam, że ktoś, kto być może z akwarelami ma dużo większe doświadczenie i na pewno jest, nie wiem, artystą czy znawcą w tym temacie, może w tej chwili nie zgodzić się ze mną. Mówię tylko o swoim własnym doświadczeniu, ale jest to zajęcie wymagające też z drugiej strony niesamowicie dużo uważności i skupienia, bardzo zajmujące. I też bardzo spowalniające umysł. To w ramach tego, o czym wspomniałaś, o osobistym ministerstwie strachu, zupełnie zamyka mu drzwi. Tam nie ma. Się wyłącza, klucz jest wyrzucony i jest absolutne skupienie nad tworzywem, nad papierem i nad pędzlem.
I ja zaczęłam też malować trochę w czasie choroby mojego męża, a potem, kiedy już zostaliśmy sami, kiedy troszeczkę doszłam do siebie, to stało się to moim sobotnim rytuałem, że po prostu siadałam przy stole, układałam sobie wszystko wokół i potrafiłam naprawdę spędzić duże, duże godziny nad tą kartką, z mniejszym albo lepszym skutkiem, ale naprawdę z radością, po prostu. Taką dziecięcą. Dziecięcą, czyli taką najpiękniejszą, najczystszą, nic sobie nie robiącą z konwenansów, nie mającą oczekiwań, tylko sama czynność jest radością. Nie masz oczekiwań, że to ma być dzieło sztuki, tak. Tylko cieszysz się tym, że możesz to robić. Tak, to jest, wiesz co, bardzo ciekawe też, bo dzisiaj akurat przygotowując się do spotkania z tobą, przeczytałam taki przepiękny artykuł w The School of Life, gdzieś tam na Instagramie mi się wyświetlił na chwilę, w którym był temat zagęszczania czasu i przedłużania życia, ale przedłużania życia nie w kontekście czasu, jak długo żyjemy, czyli tego linearnego naszego pojęcia czasu, tylko przedłużania życia w sensie zagęszczania go i tego, co w nim przeżywamy. I tam właśnie wspomniano między innymi też proces twórczy, który powoduje, że ten czas ma zupełnie inne pojęcie, jak zaczyna się coś tworzyć. I to nie ma znaczenia, czy to jest taniec, czy to właśnie będą akwarele, czy to będzie muzyka, czy pisanie. Ale no, wpada się w ten taki stan zupełnego oderwania od czasu rzeczywistego i takiej po prostu kompletnej radości 5-letniego dziecka, które odkrywa świat na nowo codziennie. Dlatego dla dzieci wakacje małych trwają pół roku, tak to odbierają, a nam się wydaje te 2 miesiące, lipiec i sierpień, tak o, już czasu nie ma. Bo chodzimy cały czas utartymi ścieżkami, bo cały czas robimy to samo, a właśnie wychodzenie spoza tego i robienie rzeczy nowych, to nie muszą być koniecznie rzeczy trudne, wybija nas dość mocno, właśnie też z tego trybu naszego umysłu i tych utartych ścieżek neuronowych, i pozwala nam znowu bardziej świadomie uczestniczyć w naszym życiu. To tak abstrahując, ale może kończąc wątek akwareli. Aga, zastanawiam się teraz nad tym, czy spotkałaś się z różnicą w podejściu do śmierci, do otwartych rozmów na temat żałoby, na przykład pomiędzy Polską a Austrią, bo mieszkasz w Wiedniu bardzo długo. Ja przypomniałam sobie teraz rozmowę kiedyś z Hubertem Klimka-Dobrzanieckim, który też wiele lat mieszkał w Wiedniu i opowiadał mi chyba, nie wiem czy przytoczę dokładnie, ale mówił, że na przykład jest takie muzeum śmierci, gdzie dzieci chodzą w ogóle na wycieczki, co wydawało mi się właśnie z perspektywy polskiej takie dziwne, inne. Możemy oczywiście mówić o różnych zwyczajach na świecie. Czy widziałaś jakąś różnicę w podejściu do żałoby, w opiece nad tą osobą, która zostaje, w rodzaju wsparcia? Czy kulturowo widoczne są różnice? Oczywiście jest to tak samo graniczne i skrajne doświadczenie, myślę, dla każdego, niezależnie od narodowości, ale sposób podejścia do człowieka, myślę, że w wielu państwach na świecie jednak się różni. Myślę też, jakoś przed oczami teraz mi stanęły cmentarze, nie wiem, portugalskie, gdzie zdarzało mi się widzieć uśmiechniętych ludzi na tych zdjęciach przy nagrobkach i to było w takich sytuacjach też nieoficjalnych, jak w takich zdjęciach paszportowych, więc tych podejść jest mnóstwo, więc zastanawiam się, czy też odczułaś inne podejście, inne oswajanie się ze śmiercią, z odchodzeniem. Jeszcze trudno mi się wypowiedzieć na ten temat. Na pewno instytucjonalnie, gdybym faktycznie po taką pomoc chciała sięgnąć w postaci na przykład terapii czy pomocy terapeutycznej dla dzieci, na pewno bym ją dostała. Natomiast ja nie ukrywam, że nie korzystałam w ogóle z tego, ponieważ ja byłam w takiej sytuacji, że ja byłam po prostu kompletnie sama z moimi dziećmi i jakby nie miałam przestrzeni, może nie tyle czasowej, co emocjonalnej po to, żeby się tym zająć i jeszcze to ogarnąć po tym, jak dzieci zdecydowały, że jednak tej pomocy nie chcą. Ale wiesz,
Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Wydaje mi się, że instytucjonalnie jest trochę tej pomocy więcej, w sensie takiej opieki miejskiej czy też państwowej, że są też przy szpitalach i w jakichś tam centrach pomocy rodzinie na przykład pewne osoby, które się stricte tym tematem zajmują. Więc podejrzewam, że gdybym po taką pomoc sięgnęła, na pewno bym ją miała, natomiast ja po prostu nie mam doświadczenia w związku z tym. Ale kulturowo, sąsiedzko, w sumie wygląda to tak samo, że ludzie nie bardzo wiedzieli i umieli, nie bardzo wiedzieli, jak mają się zachować w stosunku do mnie i do dzieci. Typu, czy podejść i powiedzieć, nie wiem, przykro mi, ktoś mi włożył kartkę z napisem, że ma nadzieję, że sobie poradzimy, do skrzynki pocztowej na przykład, anonimową, co mnie bardzo poruszyło. Było to dla mnie naprawdę tak poruszające, że się wzruszyłam, że komuś się chciało wykonać taki gest. Ktoś mi włożył banknot do koperty, do skrzynki pocztowej, też anonimowy, co było dla mnie też niezwykle poruszające. Ale ogólnie jest to taki temat, o którym nie umiemy mówić, którego unikamy i z którym chyba też boimy się skonfrontować, bo mi się wydaje, że to też wynika po prostu z lęku, bo kiedy słyszymy o tym, no to nas samych dotyka też nasza śmiertelność albo też naszych bliskich. Stąd ten lęk chyba. Jak się, Aga, wyrwać z tego lęku? Bo kiedy człowiek doświadcza końca świata, to myślę sobie, że mogą się zdarzyć dwie sytuacje. Jedna myśl, że już się niczego nie boję, bo to, czego bałam się najbardziej, się stało. Ale druga myśl, że skoro to się stało, to znowu mogę coś stracić. I zastanawiam się, jak się wyrwać z takiej pętli, bo to jest, myślę, coś, co jest bardzo trudne dla wielu osób, które ten strach zaczyna paraliżować, że one nie powiedzą, że już zdarzyło się wszystko, co mogło, najgorsze, tylko jest obawa, nawet pięknie zresztą napisałaś, już nie pamiętam, czy w książce, czy na blogu, że czasami w nas się pojawia nawet taki lęk przed radością, tak jakbyśmy za radość musieli właśnie zapłacić bardzo wysoką cenę. Więc jak ty sobie sama radzisz z tym ministerstwem lęku? Jak wyciszasz, albo jak dajesz w sobie teraz, myślę, bardziej zgodę i zaprzyjaźniasz się z lękiem, bo one chyba po sąsiedzku żyją z radością. Nie da się tego lęku wyrzucić z życia, ale jak dać mu taką przestrzeń, żeby sobie ten lęk z nami mieszkał, ale nie zawłaszczał całej przestrzeni? Jak przychodzą te bardzo, bardzo złe dni, które na przykład są właśnie dniami bardzo pełnymi lęku, to ja wiem, że to minie. I ta świadomość, spojrzę tutaj, czy wszystko w porządku, i ta świadomość tego, że to minie, że ja wiem, że to jest tylko dzisiaj i że jutro wstanę i może będzie zupełnie inaczej, pomaga jakoś temu lękowi nie pozwolić się do samego końca opanować, czyli że my po prostu nie zatoniemy w ten lęku, a nie ukrywam, że ten lęk jest stale obecny. Jest obecny na stałe, bo moje dzieci mają tylko mnie. Ja bardzo często o tym myślę. Natomiast mam też świadomość tego, że nie mam wpływu na to, co się zdarzy. Więc jakby martwienie się nie zaprowadzi mnie do większej wiedzy na temat tego, co się wydarzy. A życie nie odbywa się tam za jakiś czas, tylko jest cały czas tutaj. I w związku z tym właśnie, że nie wiem, co się zdarzy, to bardzo potrzebna jest obecność tutaj na miejscu. I tak jak mówię, ta mantra to minie jest naprawdę przepiękną mantrą, która pozwala po prostu z tego stanu zamrożenia, bo lęk często powoduje takie uczucie zamrożenia i bezmocy i braku poczucia sprawczości, pozwala temu lękowi po prostu przez nas przepłynąć. On przychodzi, on jest, ale on odchodzi. A potem mogą się zdarzać dobre rzeczy, bo możemy wstać rano i może się okazać, że
wszystko zupełnie, wszystko wygląda zupełnie inaczej. Aga, czym jest dla ciebie nadzieja? Jest odwagą, że jeszcze dużo może się zdarzyć, że każdego dnia, jak wstajemy tutaj u nas w domu, to jeszcze dużo może się zdarzyć, dużo dobrych rzeczy, że będzie dużo trudnych rzeczy, że one będą, są obecne, ale że jest życie. I to jest dobre. Słuchaj, cała masa serdeczności tutaj dociera w formie komentarzy. Jeżeli Państwo mają ochotę zadać pytanie, to proszę, to jest idealny moment, żeby przełożyć to pytanie na klawiaturę, ja zaraz przekażę Agnieszce. Pani Ania napisała: Agnes on the Cloud, dziękuję za tę książkę. Spośród Twoich trzech pozycji właśnie ta jest mi najbliższa, najdroższa mojemu sercu. Moc serdeczności. Państwo tutaj też mówią, że niesamowite, bo opowiadałaś o akwarelach, a pani Kasia, słuchając nas, właśnie maluje. To jest taki moment też właśnie skupienia. Pani Justyna napisała, że gdyby miała zaznaczyć jeden najważniejszy cytat z twojej książki, to musiałaby zaznaczyć całą książkę i wysyła ci też podziękowania. Tych komentarzy jest tutaj mnóstwo i za nie państwu bardzo dziękuję. Tutaj też państwo cytują zdanie, które się pojawia w książce: jestem dla ciebie. Takie zdanie, które właśnie w takich momentach skrajnych dobrze jest z tej drugiej strony usłyszeć. Zawsze biorę od Agi zdanie, myśl, która dotyka mojego serca. Dziś biorę mantrę, to minie. Dziękuję. Ja również ci dziękuję. Słuchaj, to ja sobie jeszcze spojrzę w moje notatki, czy wypytałam cię o wszystko, co zagrało bardzo mocno z moim sercem. O, jest Joseph Campbell. Zanotowałam sobie to zdanie, które też dla mnie jest takim zdaniem, które sobie schowałam do kieszeni. Cytujesz, że on powiedział coś takiego, że musimy się pozbyć życia, które zaplanowaliśmy, aby mieć życie, które na nas czeka. Gdybyś miała na takiej osi czasu ustalić ten punkt, kiedy podjęłaś decyzję, bo cały czas wracamy do tego, że to jest dyscyplina i decyzja, że chcesz życie przeżyć najpiękniej, jak się da, z tymi warunkami i z tym wszystkim, co dostałaś i z tym wszystkim, co ci odebrano. Jesteś w stanie umiejscowić to w czasie, takie konkretną decyzję, myślę sobie, z tego, co mówisz, ponawianą tak naprawdę każdego dnia. Wiesz co, ten moment się pojawił tak naprawdę, jak pojawiły się moje dzieci, to znaczy jak pojawiła się też moja córka. Ja sobie zdałam sprawę, że jestem w takim kołowrotku, że robię codziennie nadgodziny po to, żeby potem te nadgodziny, z tych nadgodzin mieć więcej urlopu, a na tym urlopie, jak już jestem w domu z tymi dziećmi, to jestem tak zmęczona, że najbardziej chciałabym mieć święty spokój. I to była właśnie ta moja ściana, kiedy zdałam sobie sprawę, że chyba tak to nie, to tak daleko się nie da. I że to chyba nie jest takie życie, jakim chciałabym żyć. Tym bardziej, że ja jestem wewnętrznie, zawsze byłam osobą, która bardzo nie lubi się spieszyć. Nie to, że jestem powolna i się spóźniam, ale pośpiech mnie bardzo wytrąca z rytmu życia i czuję się autentycznie po prostu fizycznie zmęczona pośpiechem. I to był ten punkt, w którym zdałam sobie sprawę, że chyba troszeczkę trzeba ustalić priorytet, niekoniecznie priorytety, tylko priorytet tego, co jest dla mnie ważne. I tak powolutku, powolutku, to też się wiązało z tym, żeby zejść z poziomu umysłu dość mocno, bo ta uważność też się zasadza na poziomie bardziej klatki piersiowej niż umysłu, tak mi się wydaje. I to jest ta istotna różnica, bo my żyjemy w takiej kulturze mocnej racjonalizacji. My nawet jak chodzimy, to chodzimy z głową wysuniętą do przodu bardziej. Mamy troszkę zapadniętą klatkę piersiową, bardzo dużo, bardzo wiele osób z nas. No i tak się zaczęła ta podróż, takiej właśnie codziennej, powolutkiej dyscypliny. Natomiast no, to, co mi się zdarzyło, zatrzymało mnie kompletnie. To, co się stało budulcem do napisania tej ostatniej książki, o której zresztą nie zaplanowałam też, tylko po prostu ona się pojawiła jakoś sama.
gdzieś zaczęła się tworzyć w głowie na papierze i z przeróżnych notatek. Kiedy mówiłaś o tym pośpiechu, to uknułam kiedyś takie zdanie, że nie mam czasu na pośpiech, bo właśnie zorientowałam się, że kiedy jestem w pośpiechu, to przegapiam wszystko, co najważniejsze. I to też się zbiegło w momencie ze spotkaniem z Kingą Dębską, która uświadomiła mi, że słowo gapa, które do tego momentu traktowałam tak pejoratywnie, jak to się z gapą, pomyślałam sobie, że to jest istota bycia tu i teraz. Zawieszasz wszystkie swoje grafiki, zobowiązania, bo coś cię zachwyci. Więc przy okazji wszystkie gapy też chciałam pozdrowić. Cytujesz w swojej książce m.in. Mary Oliver, która w jednym ze sojów napisała, że uważność bez czucia to jest tylko dokumentowanie życia. To powiedz trochę o tym czuciu, które jest obecne. Zresztą przed chwilą o tym powiedziałaś, o tym, co się odczuwa gdzieś właśnie na poziomie klatki piersiowej. Ale kiedy ostatnio, zresztą na blogu też napisałaś o tym, że czujesz, jakby właśnie po dwóch latach coś się w tobie odblokowało, jakbyś zaczynała czuć. I jak to się czuje w ciele, jeżeli możesz to wyrazić słowami? To się czuje tak, że pojechałam ostatnio nad jezioro, sama pociągiem zrobiłam sobie mikropodróż, tak to się nazywa chyba, mikropodróże, i po prostu stanęłam nad tym jeziorem, Państwo wybaczą otwartość w tej chwili, i po prostu się rozpłakałam bardzo, ale rozpłakałam się tak mocno i całą sobą, no bo ja prawie nie płakałam przez ostatnie 2 lata albo 3. Bo bałam się, że jak się rozpłaczę, to się rozsypię już do końca całkiem i w ogóle nie znajduję potem, nie poznajduję kawałków siebie, a nie mogę się rozsypać całkiem, no bo mam kilka żywych istot w domu, które mnie potrzebują. I to była ta chwila, w której poczułam, że chyba zaczynam się znowu składać i być całością w sensie ciała, w sensie umiejętności może nie tyle przepływu, ale przepływu świadomego, bardzo świadomego przepływu emocji i uczuć i odbierania życia. Nie wiem, czy to brzmi w miarę zrozumiale w tej chwili, ale ta uważność się pojawiła na nowo. Bo ja w pewnym momencie też było tak, że ja nie umiałam pisać, bo byłam tak odcięta od siebie. Nagle. Tak cię słucham, Aga, i pomyślałam sobie, że jesteś w najpiękniejszy możliwy sposób kruchosilna i że właśnie w tej zgodzie i na kruchość i siłę w nas jest prawda i bez wątpienia twoim magnesem ta prawda jest, prawda, która... Myślę, że wielu osobom, czytelnikom twojej książki w takich najtrudniejszych momentach życia będzie dawać siłę, a zastanawiam się, czy przyszedł taki moment, Aga, bo sama powiedziałaś mi, że byłaś no, zmuszona przez życie do takiego, do bycia taką Zosią, Samosią po stracie rodziców, kiedy jakby wiedziałaś, że musisz sobie radzić. Czy nauczyłaś się prosić o pomoc? Bo tak sobie myślę, wiesz co, rozmawiałam wczoraj, jest taka siostra z książki, ją znam, Anna Bauchan, która pracuje między innymi z kobietami na ulicy, jest streetworkerką. I ona powiedziała takie zdanie, że proszenie ludzi o pomoc to jest dawanie im szansy na to, żeby zrobili coś dobrego. I mi to otworzyło bardzo głowę, bo nauczyłam się prosić o pomoc, więc zastanawiam się, czy potrafisz już to robić, czy jesteś w procesie, czy masz ochotę to robić w ogóle. Jestem w procesie, nie umiałam. No tak jak wspomniałaś, ja byłam zawsze Zosią Samosią. Jestem w procesie i bardzo mnie ten proces cieszy. To znaczy sprawia mi naprawdę ogromną frajdę zadzwonienie do bliskich mi, bardzo mam tutaj kilka osób, i powiedzenie, że potrzebuję tego i tego. I okazuje się, że to działa. I że ludzie mi pomagają. I dla nich jest to też ważne, że mogą pomóc, bo mają takie możliwości. Niezależnie od tego, czy to jest kwestia zupy, czy jakichś bardziej przyziemnych rzeczy, typu, nie wiem, utłuczona umywalka, albo jeszcze tam coś innego. Ale to jest bardzo cenna umiejętność. Bardzo. I bo my chcemy pomagać, nam jest dobrze, my jesteśmy nawet chyba bardziej szczęśliwsi, jak pomagamy innym i uszczęśliwiamy innych, niż jak sami sobie w tej szczęśliwości siedzimy i podziwiamy siebie samych.
Aga, przesyłam Ci kolejne komentarze od Państwa. Tutaj Agnieszka pisze o tym uwalniającym płaczu. Są podziękowania za Twoją opowieść o lęku. Pani Ada napisała: bardzo chciałabym, żeby książkę Pani Agnieszki przeczytała moja mama. W latach 80. została młodziutką wdową z trójką małych dzieciaków. Idę kupić, co nas karmi, zaraz po rozmowie. Bardzo Wam dziękuję. A Pani Beata pisze, że już ma książkę. Trafiła na nią w jednym z wrocławskich empików. W drodze do domu w pociągu rozpoczęłam czytanie. Zaglądam na Facebooka, tu informacja o rozmowie z Agnes on the Cloud. To dla mnie niesamowite. Z przyjemnością, uważnością dziewczyny słuchają. Bardzo Wam dziękujemy za takie wspólne bycie razem. Powiedziałaś też, Aga, w książce napisałaś, że schronienie dało Ci sadzenie kwiatów. To powiedz, co u Ciebie rośnie, tak żebyśmy mogli też trochę poczuć radość, no właśnie taką prostą radość płynącą z tego, że z ziarenka wyrasta coś, co cieszy oko i odwraca czasem uwagę tego ministerstwa strachu od zamartwiania się, tylko kieruje wzrok na piękno. No ja mam dużo roślin, ale ja ratuję kwiatki z supermarketów. To jest ta taka półka śmierci, tam gdzie one stoją tam za parę groszy i nikt już nie chce, więc ja je tam przyciągam zawsze do domu i nawet o dziwo udaje mi się je ratować, ale dużo lepiej radzę sobie z doniczkowymi w domu, trochę gorzej z tymi, które mam na tarasie, bo mam mały taras. Nie jest ich tam dużo, ale one mnie jakoś w dziwny sposób dziczeją. Ale żyją, mają się bardzo dobrze. Natomiast tak, mam bardzo dużo bluszczów, mam monsterę, mam od takich maleńkich do takich dużo większych fikusów Benjamina, które też gdzieś tam ze szczepek rozsadzam. Mam pieniążka, no, na obfitość, ale on tak rośnie do góry raczej. I mam awokado z pestki, które udało mi się wyhodować. Ma gdzieś koło 40 centymetrów, ale od mniej więcej kilku miesięcy jest w jakimś takim dziwnym stanie hibernacji, utknęło to awokado i nie bardzo chce dalej rosnąć, ale jest. I co ja tam jeszcze mam za kwiatki? Niektórych nazw nawet nie znam, tych kwiatów po prostu, bo ja takie biorę pod pachę, pędzę do kasy tam z tymi swoimi zakupami i potem je przesadzam, ale mam tych kwiatów. No, gdzieś tak o 40 kilku to już będzie tych doniczek w domu. I to też jest taki sposób na to, żeby poszerzać przestrzeń takich przyjaciół, znajomych. Ja bardzo lubię, powiem Ci, poznawać na przykład łacińskie nazwy czy polskie, żeby wiedzieć, że roślina, którą mijam codziennie, już nie jest jakąś bezimienną rośliną, tylko jest żurawką, której na przykład do tydzień wcześniej nie znałam, a pani na przykład z ogrodu botanicznego w Zabrzu mnie z nią poznała i ja teraz mijam żurawkę i w zasadzie mówię jej: cześć, żurawko. No tak. Piszesz, o, to skoro ten temat, to już na finał, bo ty pokazujesz też w tej książce, że my mamy w głowie takie zakorzenienie my i świat. A ty budujesz tą jedność. Powiedz trochę o tych wątkach dotyczących tej sensualności, ale też natury, od której niestety się odcięliśmy i ten powrót nas uzdrawia. No tak, no bo też rozmawiałyśmy przed wejściem tutaj oficjalnie na antenę, że taką mamy kulturę mocno antropocentryczną, że jest świat i jesteśmy my, a nie my jesteśmy w świecie, co wydawałoby się też w kontekście rozmowy, którą teraz prowadzimy, może trochę bardziej temat pozwalałoby nam oswoić właśnie śmierci i tak, że wszystko przemija. Natomiast ujmując nas samych w kontekście bycia częścią świata, piękna jest świadomość tego, że tak naprawdę nigdy nie giniemy, tylko gdzieś zmieniamy kształt po prostu. Bo skoro mamy to samo DNA co rośliny i nasze linie papilarne są podobne do tego, jak wygląda kora drzewa albo jak na przykład wygląda skóra słonia pomarszczona, no to świadomość tego, że jesteśmy częścią całości, a akurat mamy ten przywilej bycia w takiej formie, w jakiej jesteśmy, nadaje też trochę innej wartości naszemu życiu. I przez to, że przemijamy, może udaje nam się trochę bardziej oswoić. I to piękne zdanie, które przeczytam u Małgosi Podoleckiej, która jest psychologiem i prowadzi takiego pięknego bloga Sens i Bla, to jest wspaniała nazwa, jest też na Instagramie obecna. Takie piękne zdanie, które wynikło w kontekście jej ostatniej rozmowy z klientem, że w sytuacji, kiedy
wydaje ci się, że nic nie ma sensu i szukasz odpowiedzi na pytanie, co ma sens, to lepiej uznać, że pewne rzeczy są tajemnicą. Po prostu. Aga, bardzo się dziękuję za to spotkanie i życzę ci, żeby twoje słowa, które zostawiłaś w książce, co nas karmi, robiąc taką metaforę do kwiatów, zakorzeniały się w twoich czytelniczkach, czytelnikach i tak, żeby dawały im wsparcie w tych trudnych momentach i jednocześnie, żeby uczyły, bo pięknie o tym piszesz, o tym mówił Hermann Hesse, żeby nie pozwolić sobie rabować małych radości, żeby nawet w tym roku szukać tego światła. Bardzo ci dziękuję i wysyłam moc uścisków i jak będziesz w Warszawie, to proszę daj znać, to może zasadzimy jakieś kwiaty u mnie na działce, bo podzielimy się szczepkami, żeby trochę dobrego urosło, ok? Z ogromną przyjemnością. Ja też bardzo, bardzo dziękuję za to spotkanie. Bardzo. Dziękuję za tą rozmowę. Agnieszka, bardzo ci dziękuję. Zachęcam cię do tego, żebyś po spotkaniu też poczytała komentarze od państwa, bo bardzo dużo dobroci w twoją stronę popłynęło. Nie wszystkie komentarze zdążyłam przeczytać, więc zostawiam cię z nimi. Co nas karmi? O rzeczach, które pozwalają nam przetrwać. Zostawiam państwa już z osobną lekturą u siebie, spokojnie w domu. Proszę się dzielić wrażeniami. Jestem przekonana, że kiedy państwo wyślą te wrażenia Agnieszce, będzie to dla niej po prostu ważne, bo w tej książce można się spotkać, a ta wspólnota doświadczeń jest najistotniejsza. Agnieszka Krzyżanowska. Aga, wysyłam moc serdeczności, dziękuję. Spokojnej nocy i do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękuję jeszcze raz. Dobrej nocy.